Był strasznie nerwowy, byliśmy w tym trzecim secie, kiedy Paweł upadł z drobnym urazem, kiedy Marcin Janusz w czwartym secie na początku samym gdzieś tam miał problemy ze zdrowiem. Mateusz Bieniek tam wypadł w poprzednim meczu, to był taki moment, że można było rzeczywiście pomyśleć, że to nie układa się po naszej myśli, ale potem poznaje się wielkie drużyny, że potrafią wstać, wykonują parę zmian i dalej, jak złapią już swój rytm, to są nie do zatrzymania i wiedzieliśmy, że Amerykanie, którzy w tym momencie, kiedy my byliśmy gdzieś tam, byliśmy w dole przez chwilę, Amerykanie wtedy grali niezwykle swobodnie, złapali niesamowitą pewność siebie, grali zagrania, których normalnie w stresowych w końcówkach nie grają i wiedzieliśmy, że jeśli ich przyciśniemy, to będziemy w stanie ich złamać. Tak się dokładnie stało. Złapaliśmy niesamowite momentum. Grzesiek, dla którego wielkie brawa, odwrócił trochę dystrybucję, zmienił ją. Wszyscy zaczęli grać na kapitalnym poziomie. Amerykanie czuli, że jesteśmy czuli nasz oddech z tyłu i udało się ich przełamać. W głowie kłębiły się różne myśli, ale wiedzieliśmy, że mamy zawodników, którzy są w stanie takie piłki kończyć. Wilfredo, mimo że dwóch poprzednich nie skończył, to był pewny siebie. To jest człowiek, który takie sytuacje rozwiązywał nieraz w takich momentach, więc Grzesiek, posyłając piłkę, myślę, że był pewny, że Leon w najważniejszym momencie ją skończy. Kolejna bitwa przed nami. Naszym celem przed tym turniejem był chcieliśmy zagrać w meczu finałowym. Zagramy w nim i zrobimy wszystko, aby go wygrać, bo już wychodząc na boisko, nie można zakładać, że wychodzi się po to i już mamy medal na szyi. Absolutnie nie. Chcemy wyjść i ten mecz wygrać, ktokolwiek nie będzie naszym rywalem.